Od 10 lutego możemy oglądać film Big Love. Głównymi twórcami ról są Aleksandra Hamkało oraz Antoni Pawlicki. Nie jest to łatwa i przyjemna historia, jakby wskazywał na to tytuł. To opowieść o dwojgu młodych ludzi i ich skomplikowanej miłości. Zapraszam do obejrzenia relacji z premiery tego filmu. Aleksandra Hamkało, wcześniej znana z serialu Linia Życia, zadebiutowała na wielkim ekranie mocną rolą Emilii. Początek to był tłumaczenie pani reżyser. Basia sama stworzyła tą postać, napisała ją, wymyśliła, więc ona była jakby zapłodniła moją głowę tą postacią i ona wytłumaczyła jej o co chodzi. Później oczywiście to były bardzo długotrwałe, razem z Antkiem, też razem z Bartkiem, operatorem, długotrwałe rozmowy, analizy, dogłębne, szczegółowe analizy scenariusza. To były też na przykład spotkanie z panią psychiatrą, która wytłumaczyła nam pewne zasady, pewne drogi, którymi ludzie w taki sposób skonstruowani podążają. Antoni Pawlicki przełamał swoje amplua amanta. Rola Maćka ukazuje jego inne, dzikie oblicze. Rola wymagała jakichś takich poszukiwań we mnie, przede wszystkim psychicznego, jakiegoś takiego, jakichś takich cech, które u mnie są, ale myślę, że są u każdego, ale rzeczywiście u mnie nie są może one na pierwszym planie, a tutaj musiałem je znaleźć, jakiejś takiej pewności siebie, męskości, jakiegoś takiego chrzanienia wszystkiego, co jest wokół, jakiegoś takiego buntu. Przygotowanie do tej roli był ten wygląd, który w naszym jakiejś takiej artystycznej wizji tego filmu miał na celu pokazanie jakby bohaterów jako pięknych w każdym calu. No i moje ułomne ciało musiało również przejść jakiś taki trening 3-miesięczny na siłowni. Barbara Białowąs ukończyła reżyserię filmową na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wcześniej znana ze swoich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, obrazem Big Love mocno wchodzi do świata pełnowymiarowego kina. Pomysł na to, żeby przełamać stereotypy w pokazywaniu, w postrzeganiu miłości w filmach. Nazwałabym ten film takim filmem intertekstualnym, czyli takim, który się odnosi do innych filmów, ale zarazem z nimi polemizuje i tworzy taki zamierzony dystans. Panie Anna Sumusionek i Paulina Sykut zgodnie polecają ten film i są dumne, że w Polsce można zrobić ambitny i poruszający obraz. Można się wybrać też przecież z okazji walentynek również, chociażby po to, by nie oglądać łzawych komedii albo jakiś love story, których było już naprawdę dużo. Jest to film na pewno inny, wyjątkowy. Kontrowersyjny na pewno też i myślę, że warto go obejrzeć. Jestem pod ogromnym wrażeniem i cieszę się z takiego fantastycznego filmowego debiutu, także Oli. Antek Pawlicki również świetny, zaskakujący, inny. Myślę, że film warto absolutnie obejrzenia. Prawie każdy z nas przeżył swoją wielką miłość, ale czy może ją porównać z tą ekranową? Tego dowiecie się po obejrzeniu filmu Big Love.